To jest kwerk piły. Czemu piła? Bo jestem w pile. Wybieram się na małą wycieczkę rowerową nad jezioro Płotki. A zatem dzisiaj w grodzie Staszica, to właśnie on. Zanim wbiję się na ścieżkę rowerową, która zaprowadzi mnie na same jezioro, jedna rzecz godna uwagi. Rogaczem na wieżę wstąpiła, witała jeleni. Witała i do tej pory wita. Kto jest miłośnikiem strachów na lachy, grabarza, który śpiewał ten tekst w piosence Piła Tango, to wie, o co chodzi. A wieżowiec ma się całkiem nieźle i pewnie jeszcze nie jedno pokolenie będzie witał. Ta niezbyt malownicza rzeka to rzeka Gwda, GWDA. W tym miejscu trzeba było przeciąć taką ruchliwą trasę, a teraz już będzie bardzo szeroka asfaltówka do samych Płotek, ale po drodze jeszcze parę atrakcji. I to jest ta ścieżka rowerowa, szeroka, dużo rolkarzy, też pieszych, rowerzystów, ale mówię, jest tak szeroka, że nikt się nie kłóci i nikt nikomu w paradę nie wchodzi. Takie powinny być trasy rowerowe, ścieżki rowerowe czy drogi rowerowe. Wszędzie. No i atrakcja numer jeden. Ja no to mówię bunkier, choć nie wiem, czy to jest fachowe określenie tego typu budowli. Na terenie Piły i w okolicach jest tego naprawdę mnóstwo. To są pozostałości po II wojnie światowej, po linii obrony. No i atrakcja numer dwa. Kolejne obiekty tego typu. Ciekawe, ile kleszczy wyjmę wieczorem. Cały czas z górki. Kaszubskie rzeźby chyba ładniejsze, a nurek dlatego, bo tu jest jakiś klub dla nurków. Słyszałem, że podobno na dnie tego jeziora są jakieś obiekty zatopione i oni tam się uczą właśnie nurkować, tam penetrują to wszystko, ale nie wiem, czy to jest prawda. Tutaj kończy się droga dla rowerów i zaczyna się taka leśna ścieżka, która prowadzi naokoło jeziora i to jeziorko nie jest duże. Myślę, że tak 40 minut spokojnie można je na pieszo okrążyć. Ale teraz nie będę robił tej rundy. Odwrót
cały czas pod górę. 11 km wycieczki, a ja już zdycham. Nie no, żart. Koniec gadania, teraz trzeba trochę po pile pojeździć.